skończyłeś. Juice Statement, scena pierwsza. Juice to studio kreatywne. Zajmujemy się produkcją efektów wizualnych i postprodukcją w ujęciu kompleksowym. Od obrazu przez dźwięk, oprócz tego animacją 3D i projektowaniem graficznym. Od zawsze design jest w naszym DNA. Od tego zaczynaliśmy i to też stanowi nasz core. Juice jest w stanie ugryźć wiele tematów postprodukcyjnych. Mam na myśli to, że pracujemy i nad cinematikami, nad motion designem, nad FX-ami, set extension do seriali i filmów, nad animacjami stylizowanymi. Z mojej perspektywy to jest duże wyzwanie, dlatego że tak szeroka gama powoduje, że tych tematów różnych, technicznych do rozwiązania jest więcej i więcej. I chyba no, właśnie jednym z takich największych wyzwań jest zorganizowanie tego pipeline'u tak, żebyśmy nad tym wszystkim mogli płynnie pracować. Cześć, nazywam się Paweł Jasiński, jestem leadem działu FX w firmie Juice. W naszym dziale tworzymy głównie efekty specjalne, które jesteśmy w stanie nie dość, że wygenerować, czyli wysymulować, to również wyrenderować do podglądu. Dzięki kartom NVIDIA RTX jesteśmy w stanie to wykonać niemalże w czasie rzeczywistym. W tym momencie Juice to już ponad 100 osób rozpiętych na kilku kontynentach. Nasz headquarter to Wrocław, a oprócz tego studio dźwiękowe mieści się w Warszawie i dwa mocne punkty w Azji, w Szanghaju i w Tokio. Innym projektem, który osobiście dobrze wspominam i bardzo nam się przydał tutaj podobnie Blender i Eevee. To była reklama dla japońskich linii lotniczych, Japan Airlines. Finalnie wygląda jak klasyczna animacja 2D, nic skomplikowanego, ale w praktyce troszeczkę trzeba było pokombinować. Przez to, że kamera podąża tam dosyć duże dystanse, to część scen nie dało się klasyczną animacją 2D ugrać i pod malówkami. W naszej codziennej pracy często zdarza się, że używamy kilku instancji programu Houdini, jak również innych programów, które służą do generowania kompozycji. Dzięki sterownikom NVIDIA Studio jesteśmy w stanie płynnie przechodzić pomiędzy tymi programami, co wpływa korzystnie na proces generowania naszych efektów. Phantom Liberty, jak w wielu projektach, na samym początku nie było oczywiste, jak ten Black Wall ma wyglądać. No, to była dosyć duża praca artystyczna, dużo iteracji. Lwią część, praktycznie niemal wszystko, ogarnął Andrzej, szef działu Lightu. Siedział i dłubał tam ze swoją NVIDIA GeForce'em RTX 4090. Super to wychodziło, bo mogliśmy produkować te iteracje na bieżąco. Często jest tak, że u nas powstają efekty proceduralne pod projekty typu motion design lub fotorealistyczne typu symulacje wody czy ognia i dymu. Pozostaje jeszcze kwestia wygenerowania obrazów finalnych, czyli procesu tak zwanego renderingu. Mam w tej chwili odpaloną przykładową scenę z projektu Smart, w której za zadanie naszego działu było stworzenie kurzu spod kół.
Mam w tej chwili zaimportowane obiekty typu podłoże i samochody. Przechodząc do podglądowego renderowania z użyciem GPU, jesteśmy w stanie tutaj w miarę prędko sprawdzić jakość czy to oświetlenia, czy shaderów. Importując dodatkowo cache naszej pracy, czyli efekt kurzenia, możemy sobie przejrzeć, czy jest to wystarczająca jakość, jeśli chodzi o dane ujęcie. Po załadowaniu shaderów możemy je zmodyfikować tak, aby można było sprawdzić efekt końcowy, na którym nam zależy. I w tym miejscu będziemy widzieć zaraz procent obciążenia karty graficznej. Widzimy, że efekt pojawia się praktycznie od razu. Po zmianie kąta kamery widzimy również, że finalny render do podglądu jest gotowy niemal natychmiast. Dzięki temu jesteśmy w stanie znacznie łatwiej i w krótszym procesie sprawdzić, czy efekt naszej pracy jest wystarczający, aby pokazać to supervisorowi czy klientowi.